Niedziela, 29 listopada 2020 roku, godzina wieczorna. No i cóż, muszę znowu powiedzieć, witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mimo to, że już myślałem, że nie będę tych słów używał, ponieważ nagranie, które zrobiłem ostatnio, jest to numer 128, bez żadnego tytułu, właśnie dlatego, że miało to być moje ostatnie nagranie, jeśli chodzi właśnie o tą serię Biblia i Ty, którą praktycznie nagrywam już od ponad 3 lat. Przez ponad 2 lata miałem tylko 20 subskrypcji. Naprawdę to jest bardzo mało mieć przez ponad 2 lata tylko 20 subskrypcji, a mimo to sobie nagrywałem, ze względu na to, że po prostu od samego początku ten kanał wcale nie powstał na to, żeby być gwiazdą ekranu YouTube'a, jak to niestety większość ludzi, którzy rzekomo ewangelizuje i nauczają rzekomo według Biblii, tak naprawdę, no niestety są to osoby, które po prostu chcą błyszczeć w tym ekranie YouTube'a, prawda? Chcą po prostu być takimi przywódcami i daj im Bóg, nie? Niech tak będzie. Ja takich, jak to się mówi, nigdy nie miałem ani ambicji i po prostu wcale nie zamierzam, bo może dlatego to wynika z tego, że nie jest to, nie mam takiego charakteru po prostu. Nie chcę nikomu udowadniać, że ja gdzieś mam tam jakąś wielką wiedzę. Ja tutaj będę teraz po prostu prowadził, tak, ludzi do Jezusa, czy tam teraz tutaj będę prowadził, tu teraz będę drugi, trzeci czy piąty Mojżesz, jak to niektórzy teraz tutaj strasznie wykrzykują, że są Izraelitami, prawda? I oni tu teraz będą prawo Mojżesza nauczać. Ja uważam, że żyjemy w takich czasach, że dzisiaj każdy sobie może pójść do księgarni, a jak jest na tyle leniwy, że mu się nie chce iść do księgarni, to może zamówić tak samo przez internet Biblię. Dzisiaj nie są te czasy, kiedy apostołowie głosili, i wtedy nawet jeszcze wiemy, że w tamtych czasach tak samo tak, jakiekolwiek pisma wtedy, żeby móc mieć, studiować, uczyć się, to oczywiście do tego mieli dostęp przeważnie osoby już zamożne, prości ludzie, wystarczy popatrzeć na to, jak Jezus przecież przede wszystkim kogo wybrał Jezus? Jezus wybrał prostych ludzi na apostołów. Ze względu na to, że wiedza, a mądrość to nie jest to samo, prawda? Także, żeby trochę nie zjechać z tematu, chciałem powiedzieć, że po prostu dzisiaj są inne czasy i nie trzeba wcale tutaj właśnie ogłaszać się jakimś pastorem, czy jakimś innym tam nauczycielem najwyższego. Dzisiaj każdy naprawdę wystarczy, że sobie pójdzie, ma możliwość, dostęp do Biblii. Wystarczy, że tą Biblię będzie czytał i po prostu dalej Bóg będzie widział, jakie jest jego serce i nim pokieruje, tak? W zależności od tego, jak będzie jego serce po prostu reagować na to, co będzie czytał. Więc tak jak powiedziałem, miałem już nie nagrywać ze względu na to, że uważam, że nagrałem 127 odcinków, w których uważam, że są perełki, tak? Tak jak każdy artysta, powiedziałem, jeśli ktoś chce być liderem takim jak był Hitler, czy Mussolini, czy Lenin, Stalin, czy jak, chcę dyktować innym, jak mają w życiu postępować, co robić, bo inni nie wiedzą, są na tyle niezaradni lub głupi, że po prostu nie wiedzą, jak mają własnym życiem kierować.
No to niech sobie szukają takich właśnie dzisiejszych internetowych nauczycieli, jest pełno. Ja do nich nie należę. Więc po prostu znowu mi uciekła myśl. Więc po prostu nagrałem nagrania, które na 127 nagrań uważam, że kilka jest bardzo dobrych. Mam taką jedną perełkę, tak jak na przykład to miały zespoły muzyczne, prawda? Zespoły muzyczne, na przykład weźmy zespół The Eagles, prawda? Który tam powiedzmy po przesłuchaniu ich płyt, nic tam tak zbytnio nie jest zespół, który by mi się bardzo podobał, mi albo nawet i wielu ludziom, jednakże zrobili jedną taką perełkę, którą no nie ma takiej osoby, której by się chyba ten utwór nie podobał. Chodzi mi właśnie o Hotel California, prawda? No, przepiękny utwór. Tą swoją jedną perełkę zrobili. Weźmy zespół na przykład Led Zeppelin, prawda? Bardzo mi się ten zespół podoba. Ma dużo utworów, które mi się podobają, ale oczywiście mają ten jeden najlepszy, który się podoba no też prawie wszystkim, Schody do nieba, prawda? Biorąc pod uwagę zespół Deep Purple, tak samo bardzo mi się ten zespół podoba. Dużo utworów jest, których mi się bardzo podoba. No ale oczywiście mają tą swoją perełkę, która tak samo mi się podoba i wielu ludziom. To są właśnie Schody, znaczy Dziecko w czasie, prawda? Dziecko w czasie. No i oczywiście tak samo jak na przykład inne zespoły, które powiedzmy tam zbytniej kariery nie zrobiły, ale tam zawsze gdzieś mi się jakiś jeden utwór trafił, który jest po prostu no świetny, tak jak na przykład zespół węgierski Omega, prawda? Tam słuchałem większość tych nagrań. Nie powiedziałbym, żebym za tym zespołem mógł przepadać, ale jednakże dziewczyna o perłowych włosach, prawda? No hit na tamte lata. Do tej pory no bardzo fajna piosenka. Więc tak samo uważam, jeśli chodzi o moje nagrania. Kilka jest dobrych nagrań, które zrobiłem. Także po prostu, co mam więcej nagrywać? Nie mam zamiaru, tak jak powiedziałem na początku, być na topie. Kto chce być na topie, żeby non-stop być w centrum uwagi i non-stop zbierać aplauz, no to musi non-stop kontynuować i nagrywać. I nawijać, ile prawdy, ile nieprawdy. Musi być kreatywny i po prostu, no, nie chcę powiedzieć, że ktoś by musiał wymyślać, ale no, niestety, no, żeby być na topie, to niestety, no, musisz troszeczkę też i coś może czasami nadwyrężać. Ja nie mam zamiaru nic takiego robić i jednakże właśnie nie miałem zamiaru robić tego nagrania, ale no gdzieś mnie w duchu tak jakoś naciska, tak mnie po prostu pcha, żeby to nagranie zrobić. Może dlatego, żeby było na pamiątkę dla może jakichś młodszych pokoleń, jeśli kiedyś będą mogły to nagranie oglądać. Więc przechodząc do tematu, zrobiłem kilka nagrań, w których na przykład pokazałem magnetofon, prawda? Kiedy się nosiło w latach 80., prawda? Ręczny taki magnetofon z 86 roku, kiedy to ja go kupiłem. Było nagranie, gdzie jest pamiątka po moich rodzicach, prawda? Stoper, którego już teraz. O, nie wiem, czy to będzie widać, chyba nie będzie go widać, stopera. Ale stoper to tam w nagraniu był. Był zegarek mój, który kupiłem też jak miałem 18 lat, to będzie 88, 89 rok. Tu oczywiście magnetofonu teraz nie mam, stopera nie wiem, czy było widać, czy nie było widać, chyba był za wysoko, nie było stopera widać. I co jeszcze? Szachy, ostatnio były szachy, które też były z lat jeszcze szkolnych, ale to właśnie ze szkoły podstawowej. I właśnie dzisiaj chciałbym Wam pokazać jeszcze jedną rzecz właśnie ze szkoły i to właśnie z tych klas najmłodszych, czyli ze szkoły podstawowej.
Ale jednakże właśnie zanim przejdę do tego, to wam coś przeczytam, bo będzie to miało związek właśnie z przykazaniem, z przykazaniami Bożymi, z dekalogiem. I właśnie dlatego gdzieś w duchu tak mnie coś właśnie nakłania do tego, żeby to nagranie zrobić. Więc może sięgnijmy sobie jeszcze do tego dekalogu z Księgi Powtórzonego Prawa. Zacznijmy od rozdziału 5 i od wersetu 17, gdzie pisze tak. Nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł. Właśnie, nie będziesz kradł. Nie będziesz dawał fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu, nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, nie będziesz pragnął posiąść domu twego bliźniego, ani jego pola, ani sług czy służebnic, ani jego wołu, ani osła, ani niczego, co stanowi własność twego bliźniego. I właśnie z tym przykazaniem będzie właśnie miało to nagranie związek, właśnie nie pożądać rzeczy twego bliźniego, cokolwiek by to było, prawda? Więc tak, dzisiejszym bohaterem, który mam z pamiątki, mam taką pamiątkę z moich lat szkolnych, będzie właśnie nic innego jak, uwaga, uwaga, no, nie wszyscy będą mieli, co to jest. Co to takiego jest? Tą naklejkę to też zrobiłem w szkole podstawowej. Nie, piąta, szósta klasa szkoły podstawowej. To jest dokładnie. To jest klaser. To jest klaser, w którym się kolekcjonuje właśnie znaczki. I tak zwaną filatelistyką zainteresowałem się w klasie, gdzieś tak może była szósta, siódma klasy szkoły podstawowej, kiedy to właśnie kupili mi rodzice klaser i zacząłem kolekcjonować znaczki. Wtedy pamiętam to też jeszcze w kioskach ruchu. Można było dostać w takich różnych torebeczkach. Było pełno tych znaczków i tam jakieś serie, one się ukazywały co jakiś czas, ale oczywiście też były punkty specjalne, gdzie można było pójść i kupić piękne, powiedzmy, już jakieś takie bardziej wartościowe kolekcje znaczkowych, czyli takie kolekcje, takie serie, gdzie wychodziły po 4, 5, 6, nieraz po 10 znaczków z danej kolekcji, serii, którą drukowali. No i co? No i to właśnie nagranie będzie miało związek z przykazaniem Bożym właśnie, żeby nie pożądać żadnej rzeczy cudzej twego bliźniego, co do niego należy cokolwiek. Jak zacząłem kolekcjonować, no właśnie po raz pierwszy, kiedy kupili mi rodzice, no czy dokładnie mama kupiła mi album, ten klaser, zacząłem kolekcjonować, no to co? Zaczęło się tak zwane wymienianie na znaczki, prawda? Szło się do jakiegoś kumpla i zaczęło się wymieniać znaczki. No i to były moje pierwsze doświadczenia, bo jak wracałem do domu oczywiście i zacząłem te znaczki sobie oglądać, układać, przekładać, to czasami się po prostu drapałem po głowie, zastanawiając się, że gdzieś dostrzegam jakieś braki znaczków. Zacząłem się zastanawiać, bo gdzieś mi coś się nie zgadzało. Zacząłem dostrzegać po prostu pewne braki znaczków, na które wiem, że się nie wymieniałem ani nie zamieniałem, więc po prostu dziwiłem się, jak to się może dziać, że nie wiem, gdzieś po drodze zgubiłem znaczki, wypadły, co i jak. No nie, za pierwszym razem po prostu nie wiedziałem, o co chodzi, po prostu nie mieściło mi się to w głowie pewne rzeczy, gdyż no, ja takiego zbytnio charakteru nie miałem, żeby po prostu w ten sposób postępować. No ale jak to się mówi, im częściej zacząłem po prostu z pewnymi osobami właśnie się spotykać, niby na takiej wymianie znaczków. No, z czasem po prostu natrafiłem na taką pewną osobę, która mi po prostu pokazała, na czym polega wymiana znaczków, czyli
Jak wymienić znaczki, żeby mieć więcej niż się wymieniło, prawda? No, także no nie powiem, że jak to zobaczyłem, że można w ten sposób wymieniać znaczki, że po takiej wymianie ma się więcej niż się wymieniło tych znaczków, widziałem, dlaczego po prostu czasami mi po takiej wymianie znaczków po prostu miałem braki w klaserze. Także no, nie było to dobre postępowanie. Nikogo nie usprawiedliwi, że byliśmy wtedy oczywiście dziećmi, no ale niestety tak polegała, takie rzeczy miały miejsca. No i teraz, kiedy już Wam powiedziałem o tej rzeczy, oczywiście pewnie, że będąc potem osobą dorosłą, człowiek się wstydzi, że w taki sposób postępował, prawda? Szczególnie, że sam po prostu wiem, jak to działa, kiedy na przykład Ci brakuje jakiegoś znaczka z jakiejś kolekcji, prawda? I Ci rujnuje wtedy całą kolekcję, brak jednego znaczka. Teraz otworzę to, ten klaser i tak może tylko delikatnie zobaczymy, co tam z tych lat zostało w tym klaserze, prawda? Nie wiem, czy cykać światełko, czy nie. Zobaczmy w ten sposób, co po prostu będzie widać. Widzę, że się nagrywa jeszcze. Zobaczmy, czy kamera to wyłapie, co tutaj mamy. O, tu może napis jeszcze. Klaser. Jelenia Góra. I teraz tak. A, mówię, czemu mi tak znaczki wypadają? Bo tutaj mam kupę luźnych znaczków, ale to nic. Na razie zostawmy. Zostawmy. Może tutaj nie spadną. O, a ja potem je pozbieram. To tak, żeby tylko przelecieć na pamiątkę, żeby po prostu aj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 . No. I to, co mówiłem o niektórych seriach. Czasami wychodziły serie po 3-4 znaczki i człowiek tak kolekcjonował. Na przykład widzicie tutaj, to jest też seria 4 znaczki. Czasami człowiek oczywiście brał, no bo tutaj, nie wiem, Dominika, Brazylia, nie wiem, czy to wtedy był Pele. Ja już nawet nie pamiętam, a teraz nie widzę, musiałbym zmienić okulary. Ale często człowiek właśnie wymieniał się na takie pojedyncze znaczki, które tam gdzieś w oko wpadły. Ale kolekcja, najlepsze kolekcje były, kiedy się udawało jakąś serię wymienić na jakąś serię znaczków. No, tu nie wiem, gdzie są ruskie, rosyjskie. Mam też ten posta Romana, tak? Rumuńskie. Rumunia. No, tutaj węgierskie. Co tutaj mamy? Zobaczmy tu, co mamy tutaj. No tutaj, na dole seria sportowa mi się podoba. Miałem kupę fajnych też serii. Ładne kolekcje. Jeszcze w innym albumie. Tylko jakoś dziwnym trafem znikł cały album. Gdzieś go zgubiłem. No tu też Magyar Posta. Czyli węgierskie. No to są czasy, mówię właśnie, czasy lat 80. No tu ta fajna kosmiczna seria, znaczki rosyjskie ze statkami, tak? Pierwsze tam Sputniki. Dzisiaj oczywiście nikt nie wierzy w to, że ludzie w kosmos polecieli, prawda? No dzisiaj ludzie już nawet nie wierzą, że Ziemia jest okrągła. Także no, jakich czasów dożyliśmy. Kiedyś to na znaczkach jest, proszę bardzo, to było nie do pomyślenia, jakbyś komuś wtedy powiedział, że Ziemia jest płaska i że na Księżycu nigdy nikt nie wylądował. No to by cię śmiechem zabili. Co tu jeszcze mam? No, proszę bardzo.
Sputnik. Strasznie dużo braków mam. Takie puste strony. O, ta seria mi się bardzo podobała. Stroje ludowe. Daję. A. Musiałbym przekręcić album. A to wszystko Mikołaj Koperniku. Czy się tam na środku? Lampy. Aha, Bolek i Lolek, Pacynki, Reksio. No przepiękne nasze polskie bajki. Coś takiego, Kot w butach. Co tutaj jeszcze mamy? Nie no, bajki polskie. No i ostatnia strona. Ostatnia strona. Rybki. Kuba. No i kupę tutaj znaczków, których mi wypadło na ziemię. A które spełniają, nawet nie wiem już jakie serie co były.
Rzucę tylko okiem, czy jest coś fajnego, takiego godnego, żeby pokazać. Mogłem sprawdzić wcześniej. Nie wiem. No dobrze. Także ten. To tyle, co chciałem w tym nagraniu pokazać. Dziękuję za Waszą uwagę, jak zawsze. Ślicznie i nie mówię do następnego.